Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to uchwała w sprawie nadania nazwy prądu w pierwotnej wersji. Ale ja pozwolę sobie krótko skomentować, jaka była sytuacja. Z wniosku, który wpłynął do Biura Rady w dniu 18 czerwca 2015 roku. Ja pozwolę sobie odczytać. Podpisane Raszwicy, Patrioci, Wójt Gminy Raszyn, Rada Gminy Raszyn. Jesteśmy grupą młodych mieszkańców gminy Raszyn, których łączy miłość do Lechii Warszawa i do naszej ojczyzny. Zwracamy się do Rady Gminy Raszyn z naszą prośbą, pomysłem, który będzie wpisywał się w upamiętnienie bohaterskich powstańców warszawskich z 1944 roku, ludzi młodych, takich jak my teraz. Występujemy w związku o nadanie nazwy dla ronda położonego w skrzyżowaniu ulic Szkolna Kwiatowskiego imieniem powstańców Warszawy. Podpisany Marcin Komski jako w imieniu wnioskodawców. Ja na etapie tworzenia projektu uchwały, jak i umieszczenia punktu porządku obrad byłem w kontakcie z przedstawicielem grupy kibiców Legii Warszawa, panem Krzysztofem Danikowskim. W związku z dyskusjami i badaniem danego terenu, jaka była najlepsza lokalizacja, czyli tak zwane miejsce, które byłoby bardziej godne, żeby taką nazwę i upamiętnić powstańców warszawskich, zaproponowaliśmy wspólnie z panem Krzysztofem, żeby to miejsce było inne, żeby to był plac przed urzędem gminy Raszyn. Pan Krzysztof Będowski rozmawiał, widzę, że są uczciwi dla was serdecznie jako wnioskodawców z wnioskodawcami i przyjęli tę propozycję, żebyśmy nie dawali ronda tej nazwy, tylko to nazwę było przypisane do placu, który jest przed urzędem gminy Raszyn. I w tym momencie ja pozwolę sobie państwu przekazać nową treść uchwały. To jest to znane po prostu miejsca lokalizacji. O, tu jest chodzi o nazwę. Żeby państwo się w związku posądzić, poznać z tą sprawą. A jedną sobie zostawię, każdy to już tak rozdać radny. I wówczas mamy tytuł uchwały, że to jest uchwała w sprawie nadania nazwy placowi położenia na terenie gminy Raszyn. Jeżeli wnioskodawcy chcą zabrać głos, czy coś w imieniu wnioskodawców, to zapraszam do mikrofonu i umożliwiam zabranie głosu. Kto chce zabrać panu głos? Pan czy trzeba może głosu? Ja wprowadzę państwu szerszy plan, a później osobom grupy. To poproszę do mikrofonu. Szanowni państwo, wszyscy ludzie, którzy działacie w strukturach samorządu Raszyn i wpływacie na swoimi decyzjami na życie lokalne. Mam właśnie taką dużą przyjemność uzasadnić taki elegancki i piękny pomysł młodych ludzi. I gdyby udało się nam ten projekt, który już jak gdyby tutaj ja rozbudowuję, rozpocząć Państwa Rady Gminy uchwałą, mógłby ten projekt dotyczący bohaterskich ludzi z Powstania Warszawskiego bardzo wzbogacić tutaj ten teren tego placu i ożywić też edukacyjnie i historycznie. Chcę tu dodać to, co Pan Przewodniczący mówił, że to miejsce to wyniknęło z tego, że ciężko było znaleźć przy rondzie miejsce na kamień wyjaśniający, bo poczta ma ten najlepszy teren na postawienie w swoim władaniu. I ja, idąc na wizję ochronną z panem wójtem, to jakoś tak doszliśmy do miejsca placu, tak zwanego rynku, który tak naprawdę nie jest rynkiem, niestety nie został doprowadzony do tego przez poprzedników, co nad czym bardzo boleję osobiście, ale to tak na marginesie. I właśnie wtedy padło zdanie, że tam są trudności, to najlepszym miejscem będzie plac powstańców Warszawy, a wnioskodawcy, ci młodzi ludzie bardzo się z tego ucieszyli, bo to dla nich jeszcze lepsze miejsce na oddanie tej czci. I tak oto stoimy przed momentem podjęcia tej uchwały. Pozwolę państwu, że kilka zdań chcę powiedzieć o,
o czym bo może niektórzy są zdziwieni, jak to kibice tutaj przychodzą z takimi sprawami, które są zupełnie innego wymiaru niż czysto kibicowskie. Tu w tym piśmie pięknie to zabrzmiało, że łączy ich nie tylko miłość do ukochanej drużyny, ale również do ojczyzny, co nie jest tak pospolite obecnie, a mnie na przykład bardzo raduje. Ale chcę Państwu powiedzieć, że właśnie ruch kibicowski, który jest potężnym ruchem w Polsce, właśnie zrzesza, jest bardzo dobrze zorganizowany, bardzo zrzesza szerokie grupy ludzi w całej Polsce, którzy poprzez swoje działania i uczą się historii i tę historię akcentują. Mało tego, nie tylko to dotyczy historii. Macie Państwo w większości bardzo na pewno złe zdanie, gdy się na przykład nakarmicie prasą taką czołową, nie będę jednej gazecie nawet mówił, bo to nie przystoi przy szlachetnych tutaj działaniach, czy telewizyjnych przekazów, że tam ktoś się rozbił szyby, tam ktoś się pobił, oczywiście zdarza się tak. Natomiast nikt nie mówi o tym, że w tej chwili ruch kibicowski w Polsce, a legioniści, absolutna czołówka i najliczniejsza grupa tego ruchu, właśnie zajmują się bardzo szlachetnymi inicjatywami. Na przykład pomoc dzieciom w domach dziecka. I to wszystko chcę zaznaczyć z własnych pieniędzy, z własnych składów. To nie kluby dają, to kibice na to dają. Są po prostu organizowane na meczach zbiórki lub inaczej. Pomoc starszym ludziom, żołnierzom Armii Krajowej, powstańcom Warszawy, kupowanie wózków inwalidzkich, wspieranie finansowe, nie tylko w kraju, również na terenach dawnej Rzeczpospolitej. Kresy. Kresy to jedno z miejsc, gdzie kibice Legii, Wilno, a szczególnie Lwów, organizują pieniądze. Wożą dary dla dzieci. To, co na przykład również jest robione w Raszynie, w parafiach, żeby pomagać dzieciom słabszym ze słabszych rodzin. Regioniści od kilku lat organizują i wożą potężne pakunki dla dzieciaków z polskich rodzin tam jeszcze mieszkających. Ciekawym zjawiskiem jest, że rząd państwa polskiego jakby mało dba o tych, którzy tam pozostali, a Polskę kochają, a kibice zrozumieli, że trzeba te rodziny wspierać. Tutaj pozwolę sobie zademonstrować coś ładnego. Jedna z form, proszę bardzo, Wilno Lwów, zrobiona też inicjatywa kibiców Legii Warszawa, żeby wesprzeć kluby sportowe żyjące w biedzie, we Lwowie szczególnie, Pogoń Lwów, czyli najstarszy klub Rzeczpospolitej sprzed wojny i Wilno. To była akcja, żeby te szaliki sprzedać i zrobić te pieniądze tym klubom. To są tylko niektóre akcje, które niektórym przeszkadzały mocno, dlatego napiętnowani też byli kibice, ale w tym wszystkim działają też ludzie z gminy Raszyn. I się niezwykle cieszę, że już od kilku lat ci ludzie zajmują się pewnymi takimi akcjami na naszym terenie. Łączy ich właśnie ziemia raszyńska, miłość do Legii i to, co mówiliśmy, miłość do ojczyzny. I tutaj chciałbym, żeby ktoś z Was, tutaj młodzi koledzy, powiedział o tych swoich działaniach, które są bardzo ładne. Witam Państwa. Jestem przedstawicielem młodych właśnie ludzi, którzy ich zmiłowaniem jest Legia oraz patriotyzm. W ciągu ostatniego roku tutaj właśnie krążą zdjęcia, co się udało nam zrobić. Wszystkie te akcje są organizowane z naszych zbiórek za nasze pieniądze. I w takich najważniejszych to transparent na kładce oraz remontowanie grobów powstańców. Jeździmy na Legię, znajemy najważniejsze wartości narodowe, w naszym sercu ważne jest ukochana ojczyzna. Może mają Państwo jakieś pytanie? Dziękuję bardzo za wypowiedź zarówno pana Krzysztofa Będowskiego, jak i pana. Jeżeli mogę tylko dokończyć, właśnie ten wniosek taki wydaje mi się piękny,
Chyba trzeba uszanować, myślę, bo mówię, on się wpisze w pewien projekt, który już tutaj z panem Andrzejem Zwójtem i z panem przewodniczącym Leciutko zarysowywałem, bo tu był pomysł, żeby tylko zakończyć na początku przyrodzie postawienie kamienia takiego symbolu Polski walczącej, ale teraz, gdy się otwiera możliwość zrobienia czegoś na wyższym poziomie, wobec tego jest szansa, że teraz zrobimy obchody 1 sierpnia upamiętniające powstanie warszawskie w Raszynie. To Panie Krzysztofie, już rozmawiałeś na ten temat, bierzemy to w innym terminie, dobrze? Nie, tylko powiem, że jakby to jest początek wtedy, tak jak mówiłem na wstępie, to jest jakby początek pewnej większego projektu. Wobec tu działania, rozumiem. To wszystko, proszę. Tak? I przy okazji wszystkich zapraszam bez względu na uchwałę, na obchody 1 sierpnia, które na pewno się odbędą. Panie Państwo, proszę bardzo, otwieram dyskusję. Tu padły z ust wnioskodawców, że jest możliwe zadawanie pytań. Jeżeli są te pytania do wnioskodawców, czy do pana Łukasz, czy do pana Pryszka, to proszę, jeżeli nie ma pytań, to będę tak, a proszę pan radny Ostrzyżek, proszę bardzo. Panie Wójcie, czy ten brak, właściwie to chodzi o rynek, tak? Ten nasz główny, ten prawny rynek wreszcie, czy tutaj są jakieś agresje, to jest pierwsza sprawa. Po drugie, tu pan już Krzysiu zaczyna mówić o początku dopiero, to się będzie rozwijało, to jest fajnie, to jest centralne miejsce w Raszynie. Mieszka około jeszcze mieszkańców, kiedy taki projekt nie powinien być skonsultowany jakoś z mieszkańcami, prawda? Bardzo cenna inicjatywa młodych ludzi, jestem za, tak. Ale co innego było, gdy mówiliśmy o rondzie, a co innego o tym centralnym placu, który ma rzeczywiście przybrać, no i tam mają się dziać wydarzenia, mają się obchody i tak dalej. Może pomniki będą dostawiane. No, nie wiem, czy nie za szybko to robimy, tak godzinę na godzinę coś się zostało tutaj włożone nowego, prawda? Tak, że mówiliśmy o rondzie. Dlaczego taka koncepcja powstała? Ja uważam, że jeżeli dotykamy takich tematów jak powstanie warszawskie, dość no, wzniosłe wydarzenie, mające wielki wpływ na historię nie tylko Warszawy, ale całego naszego kraju, to miejsce jest jak najbardziej adekwatne i godne takiej nazwy. No, nie znajduje żadnego innego miejsca, które można by było nazwać tą nazwą. Jednocześnie to miejsce rzeczywiście stwarza warunki do takiego godnego złożenia wiązanki czy jakiegoś wieńca w dniu obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego. Wiadomo, że to Powstanie Warszawskie i te rocznice to jest 1 sierpnia i ewentualnie dni tutaj 2, 3, te, które są w okolicy. Tak przez cały rok ten plac nie będzie aż tak mocno wykorzystywany, nie eksploatowany do innych celów. Też nie bałbym się czegoś takiego, że powstanie pomnik, powstaną jakieś inne elementy, które mogą jakby zakłócić tutaj czy ład przestrzenny, czy też porządek publiczny, czy też wpływać na dyskomfort mieszkających mieszkańców. Dlatego, że wszystkie te elementy, o których rozmawiamy, nie mogą być realizowane bez zgody Szanownej Rady. To Rada może wydać tylko i wyłącznie zgodę na usytuowanie i postawienie jakiegoś pomnika czy tablicy upamiętniającej dane wydarzenie. I to Rada, przeznaczając choćby w formie przeznaczenia środków, też daje rys i kierunki, jeśli chodzi o działania, czy to w formie jakichś obchodów, czy jakichś uroczystości, które są realizowane.
Zazwyczaj uroczystości związane z dniem 1 sierpnia to jest bardziej godzina 17 niż jakaś godzina nocna. W związku z tym też nie ma obawy, że to zakłócenie porządku publicznego tutaj mogłoby nastąpić. Ale oczywiście decyzja należy do Państwa. Dziękuję. Tutaj jeszcze Pan Krzysztof wyjaśni kwestię porządkowania numerów. Już proszę. Chciałbym spokojnie do Pana radnego. Nie będzie to skutkowało zmianą numerów porządkowych. Ma to raczej charakter taki symboliczny i ogranicza się tylko do tych dwóch działek. Państwo zobaczcie tutaj, to jest na działkach 366 przez 32 i przez 31. Czyli to jest ten fragment ograniczający tutaj o te budynki. To jest ten fragment. Przy fontannie. Tak. Nie będzie absolutnie żadnych zdarzeń rozporządkowych. Dziękuję za wyjaśnienia. Jeśli można, to będzie Pan Wójta. Tak jak Pan Krzysztof Dębrowski zauważył, to złote pana to będzie gdyby było z Panem Wójtem i z Panem Krzysztofem, będzie to taka wycieczka po tym terenie ronda. Jedynym miejscem, które tam ewentualnie pasowało, to jest element parkingu na vis-a-vis centrum medycznego. To było to jedyne miejsce. I po analizie jakby z miejsca, które byłoby bardziej godne, stwierdziliśmy, że propozycja nazwania, powiedzmy sobie rynek, bo mówimy o placu, to de facto jest rynek, naprzeciwko Urzędu Gminy Raszem jest tym miejscem naprawdę godnym, żeby nosił tą nazwę Powstańców Warszawy 1944. Dwa, że to jest jakby koncepcja, tak? To jest jakby pomysł wyjścia z propozycją zrobienia elementu, to może być, jak Pan to zauważył, pomnik, może będzie pomnik, może będzie tablica, ale chodzi o samą w tym roku, o samą nazwę. Będzie to plac Powstańców Warszawy 1944, a w dalszej części to jest dobrym elementem jak ten plac, ten rynek. Możemy zrobić wystawę. W tym miejscu na rondzie nie zrobimy tego. A to dowolna wystawa stwarza możliwość uczenia historii i w tym kierunku przecież musimy iść, bo wiemy, jak wygląda nauka historii w szkołach podstawowych, że de facto, jak zapytamy się, kiedy była bitwa pod Raszynem naszego ucznia, co miała informację na szkole, to on nie wie, kiedy była bitwa pod Raszynem. Nasz mieszkaniec tutaj, nasz uczeń. No, po to właśnie musimy iść edukować, uczyć, a przez elementy tego typu nazwiemy miejsce godne, z możliwością jakby prezentacji. Możemy organizować koncerty, jak Pan mówi, zauważył. Godzina 17 to nie jest godzina 22. Także to są elementy, że ograniczymy się tak zwane, że nie będzie łamali ciszy nocy. Tu przed sobą mam propozycje, które są przekazywane przez działaczy i kibiców Legii Warszawa. Robią świetną robotę i za każdym razem, jak Państwo widzą, mamy kładkę, jeżeli jest dzień rocznica Powstania Warszawskiego, zawsze ta kropka jest udekorowana i jest hasło, że pamiętamy jako kibice Legii, jako mieszkańcy Gminy Raszyn o ofiarach Powstania Warszawskiego. Proszę Panie Krzysztofie. Jeszcze może jakieś niby, bo ja nie chciałbym być źle zrozumiany. Ja się nie martwię o zakłócanie ciszy nocy, przecież to jest rynek i tutaj do roku organizujemy imprezy, nawet wręcz odwrotnie właśnie, czy organizują różne koncerty, czy inne festyny i tak dalej. Ja, w pobliżu będzie stał ten pomnik, czy tu nie będzie też kolidowała, czy ograniczałoby tych imprez, prawda, i tych podkreślać ich różnego rodzaju. Ja jestem już tak, proszę mi komentować. Czy to nie będzie, fakt, że zrobimy to w ciągu jednego pół godziny. No przecież ja pamiętam na tamtej komisji, jak wszyscy, cała komisja była za tym, żeby powiedzieć się rondo, bo to jest najlepsze rozwiązanie, tak? Jeżeli się z godziny na godzinę coś zmieni, a teraz się mówi, że to jest najlepsze kolejne rozwiązanie, to ja jestem trochę zaniepokojony, tylko tyle. Dobrze, panie profesorze, w momencie, panie radny, proszę bardzo. Ja tylko chciałam tutaj dodać, że właśnie na ostatniej komisji zaopiniowaliśmy tę uchwałę, natomiast pan Wójt już wyraził swoją opinię, tak? Że czy to będzie rzeczywiście... Odpowiednie i godne miejsce. Tak, odpowiednie miejsce. Pan Krzysztof też chociażby jest chociażby dlatego, że nie ma miejsca na postawienie tablicy pamiątkowej. Tak. I na tym rynku, ja uważam, że nie musi być pomnika. Pomnik jest w Warszawie. Natomiast po prostu ta tablica pamiątkowa i a poza tym ja myślę, że nadanie temu placowi właśnie takiej nazwy będzie obrygować samą budownię, będziemy się do tego, aby o ten plac zadbać, bo to naprawdę będzie zobowiązywać nas. Drodzy Państwo, ja też jak z Panem Krzysztofem rozmawiałem na temat
tego ronda przy potrzeb powiedziałem, a już sobie co, że to nie jest to miejsce. Zgadza się? No tak. Szukałem innego miejsca, bo uważałem, że to było zbyt skromne miejsce dla tej nazwy i tego zdarzenia, które mieliśmy w historii Polski. Też proponowałem to rondo, które jest na dwie ulicy Sportowej i Pańkowskiego. To rondo jest dużo ładniejsze, ale tam byłby problem z lokalizacją nowego elementu w tablicy. Czyli było tym podejściem, że jest dłużej więcej. Powstała propozycja, żebyśmy nazwali tutaj Ryny przed Urzędem Gminy. Chyba to jest dobre rozwiązanie, a tyle od siebie. Proszę na przykład. Mnie się wydaje, że to bardzo szczęśliwy szlak w tym kierunku idzie, bo uważam, że otworzyła się szansa, żeby ten plac ożywić. My nie nazywamy go rynkiem, bo nie dotyczy całego obszaru, tylko placu, tego symbolu. I w moim od razu głowie się narodził wtedy od razu taki pomysł, który jeszcze nie jest dopracowany, dlatego mówię, że jest też przyszłościowy. Tak jak pan przewodniczący mówił, żeby iść w stronę placu, który też będzie spełniał rolę edukacyjną, historyczną. Na przykład Żółczan powstanie trwało 63 dni, a możemy użyć 63 płytek, na których można w takim zalążku w małej formie przekazać dramat i bohaterstwo tamtych dni. Bo wiadomo, że to powstanie było niezwykle dramatyczne, bo było w skutkach strasznie ofiarne, krwawe i tragiczne też dla stolicy bohaterskiej, ale zarazem trzeba mieć świadomość, że tu możemy też przy okazji edukować, bo pan przewodniczący dobrze mówi, no dzieci, nie wiem jak są nauczane, czy jak się uczą, ale one po lekcjach w szkole właściwie nic nie mówią na temat tych wydarzeń, tych czy innych, czy naszych raczyńskich. A chcę wam powiedzieć, że kibice, którzy nie są może w pełnej wiedzy o wydarzeniach historii, to uczą się na trybunach historii, bo ci ludzie wiedzą bardzo dużo o żołnierzach wyklętych, wiedzą o rotmistrzu Pileckim, czego w ogóle się nie nauczą w szkole. O powstaniu warszawskim to jest wielki powrót młodych serc, bo ich to ujmuje, że tak wspaniale szlachet nie się ludzie zadowali. Ich to ujmuje i bardzo bym prosił, nie, muszę nie gasić tego żalu serc, a szanując praktyczność tutaj też wypowiedzi, kończąc mówię, że to może być bardzo dobre ożywienie tego placu, który dla mnie jest zbyt szary i taki nijaki. I wnieść coś ładnego i mądrego, więc tak to jest. Za wypowiedź. Jeżeli są jeszcze pytania, czy głosy dyskusji, proszę bardzo, jeżeli nie, zamknę dyskusję i żeby było wszystko formalnie dokowane. Zaproponuję zdjęcie z porządku uchwały poprzedniej, prowadzenie tej, żebyśmy mieli, bo to są troszkę inne tytuły. Nie chcę mieć tutaj żadnych problemów w momencie powiewu. Dokładnie tak. Także mój wniosek będzie pierwszy o zdjęcie z porządku obrad. Uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonego na terenie gminy Raszyn. To jest za wnioskiem proszę wyjaśnienia. Kto jest przeciw? Kto się trzyma? Nie brakło głosowania. Jedna osoba. Dziękuję bardzo. Drugi wniosek. Wprowadzenie w tym punkcie, w tym punkcie 8, uchwały w sprawie nadania nazwy placowi położonej na terenie gminy Raszyn Powstańcy Warszawy 1944. To jest za obecnie. Proszę podnieść rękę. Już. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto nie brał udziału w głosowaniu? Przechodzimy do głosowania. Projekt uchwały. Jest to uchwała w sprawie nadania nazwy placowi położonej na terenie gminy Raszyn. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 13 ustawy z dnia 6 marca 1990 roku w samorządzie gminy Rada Gminy Raszyn uchwała następuje. Paragraf pierwszy. Nadać placowi położonemu w Raszynie zlokalizowanemu na działkach numer 466, łamane 31 i numer 466, łamane 32 w obrębie Raszyn 2 według załącznika do uchwały nazwę Powstańcy Warszawy 1944. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały pod życiem wójtowi gminy Raszyn. Paragraf trzeci. Uchwała pod życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę tej ziemi. Dziękuję. Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Panowie, dziękuję Wam za cenną inicjatywę. Poproszę Radną Krzysztofa. Oczywiście dziękuję pięknie też imieniu uchwałów. I tu jest jeszcze taki komunikat, jeżeli Państwo byliby łaskawi wesprzeć działalność tych ludzi, która polega właśnie na ratowaniu teraz grobu takiego 20-latka, którego tam widzieliście już, i na tych akcjach. Oni przygotowali dla mieszkańców Raszyna koszulki. Ja myślę, że jeżeli to jest możliwe, to może gdzieś po jednej w każdym domu mogłaby się taka patriotyczna koszulka raszyńscy patrioci znaleźć. Także no, polecam Państwu tę sprawę i dziękujemy bardzo.